Zamienią Polskę w jedną wielką Hiroshimę. Polski bohater opluwany przez lata. Nagle po sukcesie filmu Pasikowskiego w 2014 roku zaczęli o nim mówić dobrze politycy. Solidarna Polska walczyła o rehabilitację Kuklińskiego wiele lat przed filmem. Nasza determinacja spowodowała, że pułkownik Kukliński w 2014 roku po 25 latach III RP został zrehabilitowany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ubecy i mordercy mają po 5 tysięcy emerytury, a reszta społeczeństwa ma problemy, aby dożyć do pierwszego. Zablokowaliśmy haniebną uchwałę gloryfikującą Okrągły Stół, który przyczynił się do rabunkowej prywatyzacji, biedy i problemów trwających do dziś. Nie mamy pieniędzy z budżetu. Nie płacimy sondażowniom. Nie mamy wielkiego klubu parlamentarnego, ale za to mamy siłę, aby iść pod prąd i walczyć o zasady oraz o nową Polskę. Nie jesteś skazany na wojnę PO z PiS-em. Wybierz Solidarną Polskę, nową nadzieję.